Ma. DLC do cyberpunka Widmo Wolności zawierać będzie naprawdę sporo. Nie tylko nowych mechanik broni i samochodów, ale przede wszystkim nowych wątków fabularnych. O tajemniczych postaciach z trailerów wypuszczanych przez CD Projekt Red wiemy już całkiem sporo i myślę, że to właśnie dobry moment, by sobie porozmawiać o fabule i o tym, co tam się w tym nowym DLC zadzieje. Oraz trochę. Pogadamy o historii tych postaci. Film będzie zawierać lekkie spoilery z fabuły nowego DLC do cyberpunka Widmo Wolności, ale lekkie. Takie co myślę, że zhypują, jeżeli odbiorą przyjemność późniejszego grania. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na szefowego, wiedźmańskiego, cyberpunkowego Discorda. Link znajdziecie w opisie. W odcinku omawiającym wszystkie zmiany, jakie zostaną dodane, omówiliśmy już wszystkie techniczne rzeczy, jakie wraz z aktualizacją 2.0 i płatnym DLC dostaniemy. Dzisiaj porozmawiamy trochę o fabule i poznamy nowe postacie. Zacznijmy sobie więc może od podstaw. Docktown. Docktown to nowa lokalizacja, jaka trafi do gry wraz z aktualizacją 2.0 za darmo, ale wejść do niej będziemy mogli tylko i wyłącznie po zakupieniu DLC. Docktown założone zostało tak jak Pacyfika, jako miejsce turystyczne, które służyć miało elitom. Rozwój Pacyfiki i inwestycje zatrzymane jednak zostały przez wybuch wojny unifikacyjnej i ryzyka, że Nowe Stany Zjednoczone mogą zaatakować Night City. Potencjalnym regionem, w którym toczyłaby się walka, była właśnie Pacyfika, która w razie ataku stałaby się polem bitwy. W związku z dużym ryzykiem inwestorzy szybko zaczęli wycofywać fundusze z projektów w tej dzielnicy. Wojna ostatecznie wybuchła i faktycznie doszło do starcia między Night City a Militechem po stronie Night City Arasaka i Lucius Reign, który wykorzystał swoje liczne kontakty, by ją tu ściągnąć. A po stronie nowych Stanów Zjednoczonych Militech na czele z pułkownikiem Kurtem Hansenem, jednym z głównych postaci, które spotkamy w dodatku. Militech ostatecznie się wycofał, widząc potęgę Arasaki, ale Kurtowi udało się zająć część Pacyfiki, z której to odmówił odejścia, pokazując dezaprobatę dla traktatu pokojowego podpisanego przez prezydent Myers. Prezydent to oczywiście kolejna kluczowa postać w nowym DLC. Pułkownik Kurt Hansen przestał być wtedy pułkownikiem i stwierdził, że od teraz wraz z wojskiem przejmuje część Pacyfiki, na której osiądzie jako deserter. Ostatecznie udało mu się tam stworzyć jego małe królestwo. Prace budowlane naturalnie zostały już wtedy kompletnie wstrzymane, pozostawiając większość budynków jako bryły betonu i stali. Po czasie u Kurta zaczęli szukać szczęścia bezdomni, przestępcy i wszystkie inne plugastwa Night City. Rozrastając tym samym samowyludnione z początku Doctown, nie działo się tam dobrze, a śmiertelność była na poziomie kosmicznym. Część Doctown była po prostu jedną wielką strefą walki. I tak też nazywana ta dzielnica była przez innych. Doctown, początkowo znany jako strefa walki, za sprawą kurta, zmieniło jednak nazwę na Doctown. To, co w Doctown dla wszystkich szumowin Night City było fajne, to czarny rynek. Na którym kupić można było naprawdę wszystko. Czarny rynek rozrastał się i w przeciągu 7 lat stał się naprawdę dochodowym biznesem. Na tyle dochodowym, że Kurt umocnił naprawdę solidnie swoją pozycję w Night City, płacąc wysokie dary m.in. politykom wojskowym czy policji, korumpując ich i stając się tym samym nietykalny. W 2077 roku Dochtam znajduje się pod żelaznymi pięściami gościa, który wtargnął do tego miasta w pierwnie proszony na czele armii przeciwnika, a teraz uznawany jest tam za króla. Jedyne prawo, jakie w tym miejscu obowiązuje, to to ustalone przez Kurta. W Dochtam jedyne ważne osoby, które są, to te, które wyznaczył Kurt. W tym samym czasie statek powietrzny prezydent nowej Stanów Zjednoczonych Rosalind Meyers. Space Force One zostaje uprowadzony, a ostatecznie zestrzelony przez Bargestów, czyli ludzi Kurta. I ten rozbija się w Docktown. Prezydent Myers i generalna netranerka Sonbird potrzebują twojej pomocy. Nasza historia z dodatkiem i postaciami zaczyna się właśnie w momencie, kiedy statek kosmiczno-powietrzny, prezydent, zostaje uprowadzony przez kurta. Wi, nagle, ni z tego, ni z owego, dostaje połączenie od nieznanej osoby. Ta osoba mówi nam, że wie o tym, co mamy w głowie i że jest w stanie nam pomóc. Jeżeli zgodzimy się ją wysłuchać, ta poprosi nas o to, byśmy przybyli pod same bramy Dochtown, gdzie będziemy mogli się z nią spotkać. Kiedy przybywamy na miejsce, coś się dzieje z naszym relikiem. To Songbird, osoba, która do nas zadzwoniła, whakowuje się właśnie w nasz relikt. Przekazuje nam informację, że wówczas kontrolę nad całym statkiem, jeszcze lecącym w powietrzu, przejął Kurt Hansen, a jedyna droga komunikacji z kimkolwiek jest możliwa tylko i wyłącznie przez relik, który mamy w głowie. Jesteśmy zatem ich jedynym ratunkiem. Songbeard to jedna z najlepszych nedronerek w kraju, a może i nawet na świecie, co udowadnia, pojawiając się w naszej głowie, zamiast Johnego Silverhanda. Proponuje nam układ, my pomożemy jej i prezydent, ona pomoże nam pozbyć się z Relika i przeżyć. Nie do końca nasza postać wierzy w dobroduszność Songbird, ta jednak przekonuje nas, dając nam popis swoich umiejętności, m.in. odblokowując potencjał Relika, zdalnie z samolotu Prezydent. Tak też dostajemy to całe drzewko Relika. Punkty Relika będą dość ciekawe, ponieważ w przeciwieństwie do wszystkich rzeczy takich jak kontrakty, czy w przeciwieństwie do cyberpsycholów, nie będą one zaznaczone na mapie. Z tego co rozumiem, będziemy zbierać jakiś porzucony sprzęt Militechu, konkretnie to chyba terminale. Jeżeli odpowiednie dane damy z terminali do Songbird ona zrobi z tego użytek. A my dostaniemy jakąś tam umiejętność właśnie z drzewka relika. Będzie trzeba dużo eksplorować, żeby to wszystko poznajdywać, chociaż pewnie po kilku dniach pojawią się jakieś tutoriale na YouTube jak znaleźć te wszystkie terminale. Jeżeli zgodzimy się pomóc prezydent odzyskać łącza z innymi i władzę nad statkiem ostatecznie nam się to nie uda, a statek dodatkowo nie dość, że przyjęty zostanie jeszcze postrzelony. I rozbije się. My za zadanie będziemy mieli uratować prezydent i dostać się jakoś na statek. A kiedy nam się to uda, spotkamy tam prezydent, którą będziemy musieli z niego wyprowadzić. Nie będzie to przyjemne spotkanie, bo ta powita nas jak intruza, a w dodatku bargeści nie będą mu ułatwiać nam pracy. Son Birk nie znajdziemy na statku prezydent, bo ta prawdopodobnie ewakuowała się wcześniej w kapsule. Chodzić będziemy z prezydent po budynkach i próbować zapewne wyprowadzić ją z tego całego Dogtown, co ostatecznie okaże się strasznie ciężkie, a na przeszkodzie staną nam nie tylko przeciwnicy, ale i wielkie maszyny wojenne. Sama prezydent potrzebna jest Kurtowi i zrobi wszystko, by ją złapać. Na świecie w tym samym czasie zaczyna robić się gorąco, bo informacja o zestrzelonym statku prezydent zaczynają obiegać świat. Zaczyna toczyć się wojna informacyjna, co nowe informacje spływają do newsów, a ludzie nie wiedzą komu ufać. Oskarżony przez cały świat Kurt Hansen, próbuje wmówić światu, że kompletnie to nie tak i to nie on odpowiedzialny jest za tą tragedię. A wręcz oskarża nowe Stany Zjednoczone o to, że specjalnie wysłały tu prezydent albo jej sobowtóra, aby wprowadzić do „Doktown“ po raz kolejny wojska. Tak jak miało to miejsce 7 lat temu. Sami nie damy sobie rady, więc o pomoc będziemy musieli prosić innych. I tu do gry wchodzi Salomon Reed i Alena Xenakis. Rid to jeden z najlepszych agentów nowych Stanów Zjednoczonych, który od zawsze potrafił dokonywać niemożliwego. Ten akurat znajduje się w Dogtown. Na oficjalnej stronie cyberpunka mamy napisane, że ponad wszystko ceni on sobie lojalność. Stąd też przypuszczam, że pewnie zdradziłem Prezydent Myers. CD Projekt Red nie ze mną te numery. <gry> Bo, jak wiemy, w dodatku będziemy mogli uświadczyć zaskakująco dużo zdrad i różnych intrygt. A sam dodatek będzie utrzymany w takiej konwencji tillera, szpiegowskiego i strzelanki. Przypuszczam, w tym zdaniu było bardzo ważnym wyrazem, bo nie mam pojęcia, tak osoby po prostu strzela. Ktoś za to, co stało się, prezydent będzie musiał zapłacić i tym kimś będzie Kurt, z którym to ostatecznie stoczymy walkę. Czy będzie to przez decyzję gracza, czy gra na Stach pokieruje. Tego już nie wiemy. To oczywiście jest tylko procent fabuły. Co prawda dość szczegółowo opisany, ale jednak procent fabuły i wyborów jakie dostaniemy. Na samą historię wpływ jak to ma miejsce w grach będzie miał sam gracz. I pamiętajcie, że przed wyjściem gry nigdy nie wiemy czy na 100% coś z tego co powiedziałem jest prawdą. Ale prawdą jest, że przykładowo postacie takie jak Rosalind Myers występowały już w cyberpunku dużo wcześniej i wiemy o nich całkiem sporo. Więc omówmy sobie teraz postacie i co o nich wiemy, a zaczniemy od prezydent nowych Stanów. Rosalind to była szefowa militechu, genialny polityk i ekonomiczny stratek. Aktualnie pełni już trzecią kadencję, zarządzając nowymi Stanami Zjednoczonymi, i aktualnie Nusa zdecydowanie nie mogą narzekać, ponieważ Zjednoczone Stany odnotowują świetny przyrost ekonomiczny. Prezydentem została w 2069 roku, a za jej kluczowy podpunkt programu politycznego wybrała powrotną unifikację stanów. W świecie Cyberbanka nie wszystkie stany należą do stanów zjednoczonych. Część z nich jest po prostu wolnymi stanami, czy tak jak w Night City, wolnymi miastami. Myers faktycznie udało się włączyć sporo stanów do Newsa, a nawet te, które się nie udało przyłączyć, i tak bardziej zaangażowały się w tą całą unię. Opinia publiczna na temat Myers jest podzielona. Jedni uważałem ją za faszystkę, inni uważają, że Myers to przyszłość. Przez chwilę obwiniano ją też o i tu uwaga bo spoilerstwa były cyberpunka, za 3, 2, 1 za śmierć Saburo Arasaki. O Salomonie Rich już pogadaliśmy, ale w sumie mało mówiłem o jednej z najlepszych netranerek w nowych Stanach. Songbird to nie tylko świetna nedranerka, ale dzięki niezwykłemu kostiumowi potrafi nedranerować czy tam nedranować bez użycia specjalnego sprzętu. Songbird jest też prawą ręką prezydent. Za młodu często podejmowała niebezpieczne i nielegalne misje jako netranerka, a kiedy została złapana przez agencję wywiadowczą, ci zamiast ją zamknąć zaproponowali jej pracę. Alena Xenakis to również jedna z prawdopodobnie ważniejszych postaci, w dodatku widmo wolności. O Alenie wiemy tylko tyle, że dorastała w slamsach Los Angeles i zawsze chciała zostać aktorką braindance. Nieświadomie studio braindance, do którego dołączyła, było pod władaniem nowych stanów, a kiedy ci zobaczyli jej talent, zwerbowali ją do szeregów. Potrafić będzie ona się wcielać w różne postacie i udawać kogoś zupełnie innego. A dzięki połączeniu technologii i talentu aktorskiego będzie jej to wychodzić zapewne naprawdę nieźle. Phantom Liberty to my będziemy wybierać komu ufamy, a komu nie. Kto jest podwójnym agentem, kto chce nas wykorzystać, a kto służy sprawie. Nie mogę się k Doczekać. Jeżeli jesteście tutaj nowi i radzicie się dodatkiem, to zostawcie subskrypcję na kanale i wpadnijcie na giga szefowego Wiedźmińskiego Cyberpunkowego Discorda. Link w opisie. A my widzimy się w następnym odcinku. Teraz zapewne już z Wiedźmina. Do zobaczenia.